Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Phoenix Motor 22 na mapie Elm Creek. I w dzisiejszym odcinku dalej lecę ze żniwami. Dzisiaj będę żniwować owies, dokańczać to pole, które już zacząłem poza odcinkiem. Zostało mi tutaj kawałek na trzy przejazdy, powinienem to zabrać. I później wjadę jeszcze w sorgo, które rośnie tam od razu obok. Także bez przedłużenia już wsiadam do kombajnu i zabieram się za robotę. Trochę tego koszenia w dzisiejszym odcinku będzie. Dwa odcinki w tym sezonie z koszenia. Myślę, że wystarczą w zupełności, choć w sumie będą trzy, bo jeszcze kukurydza. Bo też planuję na ziarko kukurydzę. Już to miały być, z tego co pamiętam, pola koło domu. Te 45, 46 i 49 chyba. A 47, 48 na kiszonkę do moich krów, a 30 na kiszonkę na biogazownię. Też mam wnet pełen zbiornik, już to jest drugi zbiornik. Jeden miałem już pełen w 100%. Wysypany jest na przyczepę. Chyba w 100% albo coś, no, na pewno blisko pełnego. A już widzę, że paliwo znowu zaczyna mi mrygać. Jak zrestartowałem save'a, to się zrobiło trochę więcej, było na zielono. Teraz jest już znowu na pomarańczowo i mryga, ale myślę, że w tym odcinku powinno mi to wystarczyć. Mi tego paliwa jeszcze wyglądać dosyć jest, więc myślę, że wystarcza i widzę już, że nie dojadę do końca. No ale trudno, będzie trzeba się wysypać już. W sumie dobrze, no. Więcej plonu, więcej kasy. Z tego pola na tą przyczepę powinienem zmieścić. Ona ma 26 metrów sześciennych, więc dwa zbiorniki to jest 18, no i jeszcze te 8 wtedy zostanie. Tą resztę powinienem wcisnąć. Mogę umyć trochę ten kombajn, bo strasznie zakurzony. No i dzisiaj do odwozu mam fast tracka z tą moją mniejszą przyczepą. Mógłbym w sumie tą nową wziąć, którą kupiłem w poprzednim odcinku, ale ją wezmę do sorka. Zaraz zresztą, jak to dokoszę, to pojadę zaprowadzić ten zestaw i przyjadę tamtym, czyli New Hollandem, właśnie z tą nową przyczepą. Dobra, no i tutaj wjeżdżam z powrotem. Słomy nie tnę, będę to prasować. Myślę, że się przyda nawet dla moich krów. Nie wiem, czy będę w ogóle coś sprzedawać w tym sezonie słomy. Tylko dwa pola. Choć jeszcze tamtej nie prasowałem, więc nie wiem, ile będzie tych belek. No i jeszcze będzie ta nowa prasa, więc na pewno będzie ich mniej, bo będę robić większe baloty. No i tutaj na spokojnie teraz zabiorę w to mi z powrotem. I pół przejazdu zostanie. I co, poza odcinkiem dokończyłem prasowanie, bo nie wiem, chyba miałem zaczęte już przed ostatnim odcinkiem. No bo teraz, no miałem, jak tego co pamiętam teraz, to przed odcinkiem miałem połowę pola do sprasowania. Nie pamiętam, jak to było, jak zakończyłem, no bo trochę tutaj nie grałem. Była chwila przerwy od tej serii, bo głównie skupiłem się wtedy na mapie zdziechów na serii. No to paliwo tak trochę, no nie wiem, czy tak idealnie mi wystarczy. Ale w razie czego do sklepu jest niedaleko, więc po kanister polecę i dotankuję go. No i owies sypie całkiem spoko. Myślę, że taka przyczepa z tego pola to jest ok plon. Też owies jest droższy od innych zbóż. Ta cena powinna być w miarę zadowalająca. W sumie jak skoszę to sorgo, to już będzie po żniwach zbożowych. Tak, no, zostaną mi tylko ziemniaki, no i te kukurydze. I kukurydzy jest dużo w tym sezonie. No i już, nie wiem, w sumie na kolejny raczej nie, bo po kolejnym odcinku pewnie już się będę brać za budowę biogazowni, bo będzie akcja kiszonka już się zbliżać. Na kiszonka we wrześniu, za miesiąc. Będzie trzeba sobie jeszcze wejść, przypomnieć, jak to był plan.
na tą biogazownię, na zbudowanie jej, bo wiem, że tam trochę jeszcze tak się zastanawiałem, bo tak nie zagospodarowałem całego terenu na tym polu 52, bo tam będzie biogazownia. Więc jeszcze może będą się plany coś zmieniać, no ale to się już zobaczy bliżej tego terminu budowy. Dobra, no i owies już dokańczam, pole skoszone. Można się zsypywać. Ale teraz tak myślę, że chyba pierwsze objadę to pole może naokoło. Wtedy dopiero jak będzie pełen zbiornik, to pojadę po tą przyczepę. Tam widać właśnie te belki z tyłu siana. Wystarczy jeszcze tylko pozbierać, tylko na razie na mojej platformie do bel mam jeszcze belki kiszonki, które mi się już ufermentowały, ale cena jest na razie dość słaba, bo tam było 450 chyba za tonę. Więc tak trochę średnio liczę na jakieś 550, żeby było, albo najwyżej jak to zostanie, no to już biogazowi to bym sprzedał. Na początku, zanim mi się te kiszonki jeszcze ukiszą, no to już bym mógł te belki wrzucić i to już by się ten robiło w tej biogazowni, tak też bym miał ten kompost już. W miarę prosto tu mogę na GPS-ie pojechać. Tutaj zastanawiam się trochę, czy nie wyciąć tych drzew, bo jednak tutaj trochę w to pole wchodzą, już by było więcej tego terenu, no ale zawsze to jakiś klimat daje też. No i tam jest taka górka, już nie wiem jak to będzie z uprawą, to będzie dawać radę, bo też jak na polu numer 30 i za bardzo pod tą drogę podjechałem, no i później z szerszymi maszynami jest trochę problem tutaj na tym wzniesieniu najbardziej. Więc też się obawiam, żeby nie było tak samo tutaj jak tam. Zresztą nie przewijałem, no więc wątpię, żeby jakieś nowe promocje były, no i nie ma. To samo co było. A jak tu z kredytem? Chyba nie mam, no nie mam wcale, teraz jest spoko. Cały czas ta kasa się trzyma na razie na koncie. No ale już niedługo będzie ta biogazownia, więc to będzie duży wydatek. Na początku szacowałem ten na jakiś milion, może trochę ponad. Teraz chyba jak później ostatnio budowałem, czy nawet nie koło 1,5 miliona. O, pociąg akurat. Tego pola na pewno nie skoszę na odcinku, ale myślę, że powinienem zdążyć chociaż objechać dwa razy naokoło, może się jakoś jeszcze przeciąć. O, nawet pasuje z tamtej strony GPS, więc jest równo. Także spoko. No i dwa razy naokoło nie objadę. A z owsem mi się udało, czyli sorgo sypie lepiej niż owies, no ale to pole też jest większe. Trochę. To sypanie będzie gdzieś tak podobnie. Jeszcze rejestracja 345. Więc już ten kombajnik trochę jest, bo teraz jest 455 subów, za co wam oczywiście bardzo dziękuję. No i teraz lecimy po 500.
No będzie około 80%. Ok. Ja myślę, że od razu wjadę w ten poprzecznik, żeby mieć gdzie się wysypać. No bo nawet już dojadę też do końca. Poprzecznik będzie wykoszony. Tutaj po tym sorgu myślę, że będę mulczować, żeby to jednak to zmielić bardziej, bo to zostało dość wysoko koszone. Zostaje wysokie rżysko. Gaszę go, żeby paliwa nie palił. Może mi starczy do końca odcinka. No i tutaj jest 20,5 tony. Ziemniaczki już chyba są gotowe do zbioru. Jeszcze zielone, ale... Tak? Nie, jest jeszcze, że rośnie, ale piąta na 5 jest. Kiedy się w ogóle? Ale ziemniaki to chyba od września. Nie, już powinno. Nie, no zobaczę poza odcinkiem, czy już będzie dało się je zbierać. Wydaje mi się, że powinny być żółte do zbioru. Kombajn będę oczywiście wypożyczać, bo nie opłaca mi się go teraz kupować. Na przyszły już sezon nie wiem, czy jeszcze będę ziemniaki sadzić. Może buraki teraz zasieję dla odmiany. Dobra, ten zestaw bym gdzieś tutaj zostawił, myślę, że przy silosie. Bo w sumie od razu to wykipuje. Albo, dobra, nie będę na razie kipować, bo i tak pewnie go wezmę do miniaturki. Na razie stoi, tutaj biorę New Hollanda. Z tą przyczepką naprawdę spoko zestawik udało się zrobić. W tym sezonie myślę, że kukurydzę będę odwozić tą przyczepą. Choć też planowałem zakup zbierającej, no ale nie wiem kiedy ją dokładnie kupię. Jeszcze zobaczymy. Kupię zbierające to już raczej większą od tej przyczepy. Jak to sorgo tak sypie? No, ciekawe, czy uda mi się zmieścić to na tą przyczepę. Ten pociąg to teraz dość często widać, że jeździ. Dałoby się już powoli naprawić ten kombajn i header. Jak widać 9 na godzinę tylko.
Jak to jest w ogóle z mulczerami, ale chyba ja mam najszerszy, 6-metrowy. No, najszerszy 6 metrów. Tym sezonie myślę jeszcze nad talerzówką, czy nie kupić. Jednak po gruberze już ta tekstura jest uprawionego. No nie wiem. Dobra, i myślę, że teraz przejadę jeszcze jakoś przez środek. No, paliwo już praktycznie na samym dole. No, tylko ja chyba nie dam rady wrócić. 65%. Może być ciężko. Chyba nie dojadę do końca później. Ale dobrze, niech sypie jak najwięcej. My teraz tak myślę, bo tutaj nie mam chyba tego modu dodanego na ten kurz. No ale trudno, bo się doda kiedyś indziej. No już tutaj niewiele zostanie. Poza odcinkiem już to powinienem chwilę, moment i dokosić. Teraz tylko jeszcze dopełnię zbiornik, podjadę, żeby wysypać, no i będę kończyć odcinek. No i jest pełno. Trzy zbiorniki mi powinny wejść. A nie, tamten pierwszy był niepełny. Ale jeszcze jeden pełny na pewno wejdzie, później już resztka. No to powinno się zmieścić na tą przyczepę.
No i dobra, niech tutaj sobie ładnie leci. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, no to oczywiście stawcie beczkę w górę, subika. No i na razie trzymajcie się. Cześć.